Dzień dobry. Zapraszam na wydarzenia. Zobaczcie Państwo, co przygotowaliśmy w naszym serwisie. Wmurowanie kamienia węgielnego wraz z ukrytą w nim kapsułą czasu. Tym symbolicznym akcentem rozpoczęto prace konstrukcyjne nowej inwestycji w Zabrzu firmy Lemon Tree. Chwila, na którą dość długo czekaliśmy, ale stało się. Firma Lemon Tree rozpoczyna proces budowlany. Przygotowywaliśmy ten projekt wiele miesięcy, ale jesteśmy już w dniu wmurowania kamienia węgielnego. Teraz będziemy obserwowali, jak nowe miejsca pracy będą rosły w tym miejscu. Bardzo duża inwestycja na ponad 20 hektarach przy drogowej trasie średnicowej, na granicy trzech dzielnic. Duża ilość nowych miejsc pracy, bo szacujemy, że nawet do 1000 nowych miejsc pracy. Nie tylko centrum logistyczno-magazynowe, ale przede wszystkim też biura i przestrzeń dla mieszkańców. Projekt bardzo ekologiczny, innowacyjny pod tym kątem. Powstanie Booster Zabrze, czyli kompleks usługowo-logistyczny, jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, jak nie jedyny, ponieważ tutaj w tym obiekcie będziemy łączyć operacje usługowe z logistyką. Nie są to zwykłe hale, nie jest to zwykła usługa, nie są to zwykłe biurowce, jest to coś, co jest tak zwanym mixed use'em. Do tego dołączymy super przestrzeń dla mieszkańców, park, boisko, mam nadzieję, że w przyszłości restauracje. Także będzie bardzo fajne miejsce dla odwiedzania nie tylko osób, które tutaj będą najemcami i będą tutaj pracować, ale będzie część ogólnodostępna dla każdego. W Zabrzu mieliśmy 8 kopalń, mieliśmy huty, mieliśmy przemysł ciężki. To wszystko już za nami. Musimy poszukiwać nowych ścieżek. I właśnie w ramach tego poszukiwania, tu w tej części, gdzie Zabrzanie, mieszkańcy Zaborza pamiętają rozwiązania przemysłu ciężkiego. Dziś realizujemy nowe zadania, zadania logistyczne, zadania, nowe zadania gospodarcze, które z jednej strony mają dać miejsca pracy i oczywiście podatek dla skarbca miasta. Pamiętamy, że w tym miejscu swoje zadanie chciała realizować firma IKEA. Dziś firma Lemon Tree podejmuje działanie i to w bardzo dobrym tempie. Już za rok zapraszają nas na otwarcie tej przestrzeni, udostępniając ją dla mieszkańców. Choć tegoroczne obchody 50-lecia Gwarka Zabrze odbędą się dopiero w listopadzie, to kibicy i sympatycy tego klubu już mogli poczuć przedsmak tych jubileuszowych uroczystości za sprawą wyjątkowego meczu. Ten rok dla nas jest taki dosyć szczególny, bo właśnie w tym roku obchodzimy 50-lecie klubu i właśnie dzisiaj to jest taki jakby zwiastun tych obchodów. Czyli dzisiaj tutaj ten mecz, no, w naszej drużynie gra Łukasz Piszczek, w Górniku Wodecki, no i będą to najstarsi juniorzy, sobie rozegrają mecz. Gwarek Zabrze wychował pokolenia i wiem, o czym mówię, bo jakby jestem tego przykładem. Przyjaźnie zostają na lata, ponieważ mimo upływu tylu lat spotykamy się co roku na takiej gwarkowej wigilii i zjeżdżają chłopcy naprawdę i z zagranicy, z całego kraju. Wspominamy stare, dobre czasy. Głównie wspominamy sukcesy. Nasz rocznik zdobył wicemistrzostwo Polski po bardzo długiej przerwie. W tej drużynie grali naprawdę fajni chłopcy, jak Marcin Kuźba, Piotrek Gierczak, czy Marcin Malinowski, oczywiście wielu, wielu innych. No i związane z tym jakieś tam perypetie, które przechodziliśmy, czy to przy przygotowaniach w zimie, czy w lecie na obozach. Dla mnie jest to duża historia, ten pobyt w Warku. No też zdobyliśmy mistrzostwo, czyli jedną tam gwiazdkę dla klubu też z kolegami zdobyłem, także no, wydaje mi się, że dla klubu też jakąś tam częścią historii jestem. A ja trenuję tutaj już prawie rok i dołączyłem to dlatego, ponieważ chciałem grać jak Łukasz Piszczek. Co wam daje piłka nożna? Dużo radości. No, szczęście jest taki powód. Można spotkać różnych piłkarzy, jest fajna akurat atmosfera, jeszcze można sobie pooglądać mecz. Zdobyłem autograf pana Piszczka i ogólnie było warto poczekać. Zagraliśmy taki mecz przyjaźni, można powiedzieć.
No myślę, że fajne przeżycie, bo tutaj pan Łukasz Piszczek grał w Gwarku u nas. Chwilę pan Marcin Wodecki jedną połówkę zagrał. No fajne przeżycie tutaj, fajnie zorganizowany mecz. No co, skończyło się 0-0, niestety kibice nie mogli popatrzeć na bramki, no ale no, taka piłka, nie? Fajnie się grało, fajnie było spotkać kogoś takiego jak Łukasz. Fajne doświadczenie i same pozytywy. Trochę był, ale no taka gra wewnętrzna troszeczkę, więc nie było czego się stosować tak bardzo. Gwarek miał też bardzo duży wpływ na to, jakim jestem człowiekiem, jakim jestem byłym zawodnikiem i na pewno kiedy tylko trener Kowalski się do mnie odezwał, to od razu się zgodziłem, żeby uświetnić 50-lecie tego wspaniałego klubu. Poprzez sport można wychować i tutaj w Gwarku na pewno mieliśmy bardzo dobrą szkołę od trenera Pańbuła, trenerów Kowalskich, trenera Mazurkiewicza w tamtym czasie. Myślę, że na pewno miało to wpływ na to, jakim jestem dzisiaj człowiekiem. Jest pan wzorem dla młodych piłkarzy. Co by pan dzisiaj z perspektywy tego, co pan osiągnął, powiedział im? Żeby systematycznie pracowali, obojętnie czy w danym momencie grasz, czy nie grasz. Piłka nożna, jeśli to jest twoja pasja, to powinieneś nie zwracać uwagi na to, czy trener akurat cię wystawił w składzie, czy nie. Tylko po prostu dalej ciężko pracować, systematycznie przede wszystkim, a to kiedyś, za to kiedyś przyjdzie nagroda. Na poziomie 320 metrów w kopalni Guido odbyła się premiera publikacji książki poświęconej trudnej i niebezpiecznej pracy górników. Chyba jest to pierwsza w Polsce literacka premiera pod ziemią, a nawet nie wiem, czy nie na świecie, ale w Polsce na pewno. A książka jest poświęcona nie górnictwu, ale górnikom. Niezwykłym, ciekawym, barwnym, górniczym postaciom, które nie powinny zniknąć w mrokach historii, które powinny zostać zachowane. Kiedy byłem młodym dziennikarzem, podróżowałem po Polsce i docierałem w takie bardzo egzotyczne miejsca w Polsce. Jakąś, na przykład znalazłem wioskę, o której zresztą piszę w tej książce. Znalazłem wioskę na Podlasiu, która była wioską stricte górniczą. W każdej rodzinie byli górnicy. Postanowiłem jednak tych ludzi zatrzymać w kadrze, by mogli zostać w pamięci. Być może także wtedy, kiedy już nie będzie ani górnictwa, ani kopalni. Pan Tadeusz, no znany z tych dalekich podróży, odkrywa dla nas to, co jest obok nas, a tak naprawdę co jest pod nami. A ta książka to akurat z tego, co możemy usłyszeć, bo jeszcze jej nie czytałem, ale z tego, co słyszeliśmy dzisiaj na tym spotkaniu autorskim, to jest świetny właśnie nośnik do tego, aby te historie zachowały się nie tylko w naszej pamięci, ale również na kartach książek. Przede wszystkim miejsce, w którym się to odbywa, jest tak niezwykłe, ciekawe, że oczywiście nie mogłam sobie odpuścić i skorzystałam z okazji, żeby przyjechać właśnie do kopalni, gdzie Tadeusz promował książkę. Rzeczywiście nie przypominam sobie spotkania literackiego, które by miało miejsce w sali kopalni Guido, ale myślę, że akurat kiedy spotykamy się rozmawiać o książce, która jest poświęcona górnictwu, to to miejsce jest jak najbardziej adekwatne. Ciekawostką jest to, że w tej chwili rzadko się mówi już o górnikach, o górnictwie dobrze, raczej się mówi o likwidacji, raczej się mówi o tym, że trzeba powoli od węgla odchodzić, a tu proszę książka, która znowu stawia górnictwo na piedestale i mówi o ciężkiej pracy górnika i o tym, jakim trzeba być herosem, żeby zdecydować się zjeżdżać pod ziemię i wydobywać węgiel. Pobudź dialog, ogrody mocno społeczne. Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej nr 29 w Rokitnicy odbyła się debata i warsztaty zorganizowane w ramach Tygodnia Miasta w Mieście Nauki. Moja wizja jako kuratora w ramach tego tygodnia jest, żeby spoglądać na miasto bardzo szeroko, nie tylko jako instytucje, przepisy, ale także jako wspólnotę,
a także jako emocje. No i dzisiaj podczas naszej debaty dotyczącej ogrodów społecznych będziemy dyskutować i o emocjach, i o tym bliskim kontakcie z naturą, którego wszyscy w dzisiejszych czasach chcemy i potrzebujemy, a także o wspólnocie, którą tego typu ogrody mogą budować, no bo to mieszkańcy sami powinni dbać o te ogrody. To nie miasto im będzie pomagało, tylko oni sami i o tej idei dzisiaj będziemy dyskutować. Jako Rada Dzielnicy jesteśmy chyba pierwszą radą, która postanowiła dofinansować tego typu działanie. Natomiast o ogrodzie społecznym myśleliśmy już długo, a przede wszystkim myśleli o nim mieszkańcy. Myślała grupa ludzi, która zebrała się i ten ogród wspólnie tutaj będzie tworzyć, bo dopiero zaczynają. Przede wszystkim będzie wspólna praca i wspólne spędzanie czasu. Oczywiście chcieliśmy jak najbardziej korzystać z dobrych praktyk, które gdzieś tam już w innych miastach powstały. Braliśmy udział w szkoleniach dotyczących ogrodów społecznych, braliśmy udział w konferencjach, także widzieliśmy mniej więcej, jak to wygląda. No i chcemy, żeby miało to też zastosowanie u nas w Zabrzu. Od tych kwestii zdrowej żywności, ekologii i tak dalej, to ogrody społeczne mają ogromny wpływ na człowieka i pod względem zdrowia fizycznego, i pod względem zdrowia psychicznego, i pod względem integracji społecznej, budowania takich więzi międzyludzkich. Także aż trudno wyrazić wszystkie te korzyści, które może nam ogród społeczny dać. W Zabrzu stawiamy na ekologię od wielu lat. Przeprowadzono poprawę gospodarki wodno-ściekowej, uporaliśmy się z rekultywacją terenów zdegradowanych. Od wielu lat bardzo intensywnie pracujemy nad poprawą jakości powietrza. Dzisiaj, myślę, ważny dzień. Otóż w Rokitnicy, dzięki inicjatywie mieszkańców, powstaje pierwszy w naszym mieście ogród społeczny. Siedzimy tutaj razem z mieszkańcami, ze znawcami tematu i rozmawiamy na temat wpływu środowiska naturalnego na człowieka. Wierzę, że determinacja mieszkańców przy współudziale miasta, przy pomocy z naszej strony ma wielkie szanse na powodzenie. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.